Chciałbym powiedzieć, że dziękuję wszystkim kibicom za to, że byli ze mną przed tą walką. Mam nadzieję, że też będą ze mną po tej walce. No, z tego co widzę w ogóle, te opinie, i nawet jak już szedłem do szatni, to dużo ludzi tak gdzieś tam klaskało i wołali, że są ze mną, także dziękuję wam za to. No bo tak naprawdę to robimy tylko i wyłącznie dla was. Jest to sport, jeden musi wygrać, jeden musi przegrać. Około, nie wiem, chyba z 8 czy 9 walk miałem pod rząd wygranych. Dzisiaj niestety przegrałem. Taki jest sport. Także ja się nie łamię, i po prostu dzisiaj był De Friesem lepszy. I szacun dla niego. W tej piątej rundzie było jednak blisko. No było blisko. Najbardziej będę żałował właśnie tej piątej rundy, że było blisko, już go, że tak powiem, miałem na widelcu, ale zabrakło jakiegoś tam jeszcze ciosu. Jestem troszeczkę zły właśnie na to, nie? Ale co? Takie jest życie, idziemy do przodu. W takim razie kiedy... Jaki był plan na walkę z De Friesem? Taki był plan, żeby tak nie dostać w dziurę, jak ja dostałem. Po prostu, nie będę się tłumaczył. Był plan taki, żeby wygrać i tyle, nie? Chciałbym to zakończyć. Zobaczymy. Dzisiaj chcę być tak jak wy wszyscy, tak jak normalni ludzie. Chcę iść i sobie fajnie spędzić czas, a nie ciągle na sali treningowej i gdzieś tam myśląc o walce. W takim razie na koniec, czy masz nam obiecać, że mistrz wróci? Oczywiście, to jest tylko wypadek przy pracy. Niejednokrotnie miałem w karierze jakieś ciężkie momenty. Ja jestem, jak widzicie, mnie ciężko złamać. Tak naprawdę, gdyby nie te siniaki, to dla mnie się nic nie stało. Ciężko mnie złamać psychicznie, jestem twardy i po prostu to była tylko dla mnie i wyłącznie lekcja. Myślę, że ta walka więcej mi dała niż 5 wygranych z rzędu, także była to lekcja, z której na pewno wyciągnę wnioski. I lecimy dalej, nie? Nie ma co się macać. Przepraszam was za to, ale co? Lecimy dalej, nie marzymy się! Pozdro, Narkun Team!